16 listopada na blogu SC Software pojawiła się informacja, że Open Beta wersji 1.30 do ETS-a 2 właśnie weszła w życie i można właśnie już z niej korzystać, a więcej w tym filmie. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software. I jak widzicie, Open Beta 1.30 do ETS-a, tak jak mówiłem, już jest dostępna, tak? Już można pobierać, wypróbować ją, co nowego i tak dalej. No ale właśnie, 1.30. Dlaczego 1.30, a nie 1.29, jak w przypadku ATS-a? No i oczywiście tu jest wszystko wypisane, tylko to tak nijak, trochę trudno zrozumieć, dlatego spróbuję to przeczytać, wiecie, przetłumaczonym tekstem z Google Tłumacza. Jak to możliwe, że pominęliśmy numer wersji? Ponieważ oba nasze flagowe samochody ciężarowe, tu chodzi chyba o gry czy coś, nie wiem, szybowały się do wydania dużego DLC w stosunku krótkim czasie, musieliśmy uruchomić dwa równoległe tory testowe. Zamrożone kodu i danych dla ETS nastąpiło kilka tygodni po tym, jak ETS był już rozwidlony dla wydania aktualizacji 1.29. W rezultacie ETS-2 będzie pomijać numer wersji, podczas gdy amerykański Truck Simulator dogoni tę samą wersję kodu 1.30 wkrótce po aktualizacji swojego starszego brata. No, czyli może, nie wiem, wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu ATS, wiadomo, był wcześniej z tym 1.29, bo wiadomo, 1.29 do ATS już dosyć, no jakiś czas temu wyszedł, niedawno też Nowy Meksyk wyszedł. No właśnie, a ETS zaczął później się rozwijać, więc pomyślano, że nie będzie jeden, że 29 nie będzie dla ETS-a, tylko zrobimy od razu 30, bo potem będzie znowu wersja 1.30 dla ATS-a, czy coś takiego, no nie wiem. No, w każdym razie aktualizacja ETS-2 do wersji 1.30 przynosi mnóstwo nowych, fajnych i oczywiście darmowych rzeczy, które chcielibyśmy omówić. Tutaj mamy zdjęcie z Włoch. I chyba z tej właśnie podstawki, tą część północną Włoch, którą ulepszono. I właśnie główną cechą 1.30 jest właśnie ulepszenie północnej części Włoch, w tym całkowicie przebudowany Mediolan, w którym można znaleźć nawet nowe perfaby z otwieranymi bramami, z nowymi kompaniami. No, więc fajnie. I oczywiście jest to przygotowanie do nadchodzącego DLC Italia. Dalej mamy, no oczywiście, tą nawigację, która też jest w ATS-ie, ta specjalna, która ma, wiecie, wyjść na, no specjalnie dla tego DLC, Special Transport, tak mi się wydaje, wiecie, po prostu lepszy ten GPS, taki dokładniejszy. I oczywiście obsługa stref czasowych, która niby jest takim głównym, a ja bym nie powiedział, że główne, bo to jest trochę dziwne. Bo wiecie, ten time zone to takie dla mnie, no niby fajne, ale takie trochę bez sensu, no. Czasem ma znaczenie, no ale czasem nie, no. Tam nie wiem, no w ETS-ie to trochę mało ma sensu, bo jak piszą to tylko w UK. To ma tylko sens, bo w UK jest ten czas, wiadomo, ten główny, a wreszcie Europy jest ten plus jeden, tak. Poniższe zmiany to nowa transmisja skrzyni biegu ZF16 dla nadchodzącego DLC, wiadomo, Special Transport najwidoczniej. No, dla wszystkich ciężarówek jest wspierana. Dalej mamy, pisze tak, mapa dopasowana do poprawnej projekcji. Bardziej dokładne zachowanie środowiska, opcja panoramowania mapy, czy coś takiego. Dalej mamy obsługę silników z wieloma momentami obrotowymi, stosowane w DAF-ie wersji 2017 roku. Podstawowe informacje o silniku i przekładni w etykiecie szybkiej pracy ciężarówki. Znaczy, chodzi tutaj chyba o tą szybką robotę, co się tam, wiecie, bierze. To tak jak ci, wiadomo, na początku, jak ktoś gra, że bierze
no już praktycznie cały zestaw, jakąś ciężarówkę plus ładunek, tak? Nie, że swoją ciężarówką bierze jakiś ładunek, tylko po prostu, no wiecie, te szybkie zlecenia. Chyba właśnie mają być tam informacje, tak jak było w ATS-ie. Dalej mamy... Czekajcie. Przyczepy z ograniczeniami krajowymi są holowane tylko do usług w danych krajach. Nie wiem, o co w tym chodzi. Możliwe, że jakieś błędy były pewnie z Doblesami. Możliwe. Wiecie, ktoś pewnie jakiś sprytny tam teleportował się z Doblesem gdzieś tam na, wiecie, kontynent. Znaczy tam, wiecie, nie po Skandynawii, tylko tam przyjechał sobie do Niemiec, czy tam gdzieś indziej. Nie wiem, możliwe, że coś takiego. Tam trochę poprawiono DAF-a, Volvo i Scania. Oczywiście Scania to wiadomo, bo to też nowe wyszły. DAF-a no to też, ale mnie ciekawi to Volvo. Bo wiecie, bo to takie niby poprawki. Ale ciekawe jakie poprawki, zwłaszcza, że gdzieś słyszałem, że podobno SCL znowu zaczął rozmawiać tam z, wiecie, z tymi przedstawicielami od licencji do ciężarówek, że tak powiem, więc no, może Renault Renshti, nie wiem. Dalej, mnóstwo poprawek mapy, poprawek w mapie podstawowej i starszych mapach DLC, czyli po prostu no, poprawa mapy mniej więcej i nowy luksusowy ładunek jachtowy, wiecie, po prostu ładunek jacht, który widzicie tutaj. Prezentuje się on mniej więcej tak i wygląda nawet fajnie, bo no nawet bardzo fajnie, jest darmowy, więc jeszcze bardziej fajnie, a tutaj też jest coś zajebistego po prostu, ale to za chwilę. Oczywiście tutaj mamy dla moderów narzędzia, to przeczytam szybko. Nowe interaktywne narzędzie do oświetlenia środowiska i ustawień pogody zawarte w edytorze. Nowe interaktywne narzędzie zachowania ruchu i debugowania reguł. Nowe narzędzie do poglądu scen. Nowe parametry nawigacyjne w danych mapy. Parametry usługi pomocy w danych ekonomicznych. Ciężarowe koszty wagowe w danych ekonomicznych. No, coś takiego dla moderów. No i co? Tutaj mamy już oczywiście opis ważnych rzeczy, jak włączyć tą betę. Jak używać Wotra, jakiej wersji, gdzie zgłaszać jakieś problemy i tak dalej, ale przejdziemy do tego. A no właśnie, bo no, można powiedzieć najgłówniejszą rzeczą w tym update'cie są to nowe dwie skanie, które w końcu wychodzą, które po pobraniu właśnie bety można w niej zagrać. Jest oczywiście mowa tu o skani S i o skani R. W tym przypadku chyba mamy S, o ile się nie mylę. Chyba tak. No i w sumie co tu dużo mówić, no oczywiście jak piszą, tak jak północna część Włoch jest darmowa, tak samo Scania jest za darmo. No i oczywiście jest ona już dostępna w grze i polecam ją wykorzystać, bo naprawdę już w chwilę zagrałem i oczywiście pojawi się film z takiego krótkiego przedstawienia tej nowej ciężarówki. Wiecie, jak to się jeździ, tam dźwięki i tak dalej. I już mogę powiedzieć, że naprawdę ma dużo rzeczy takich nowych po prostu do, jakby to powiedzieć, do rozbudowania wyglądu swojej ciężarówki. Aczkolwiek nie ma tych podstawowych, co też trochę boli, bo te podstawowe by się przydały, ale pewnie jakoś po becie już będą i polecam wypróbować, bo naprawdę świetny. No, nie będę zdradzał, sami wypróbujcie. Albo obejrzyjcie film, który za niedługo wyjdzie właśnie z taką krótką prezentacją tej skani S i R. No, to chyba na tyle. No to może, nie wiem, spróbuję na Steamie wam jakoś pokazać to, jak to wygląda. No może teraz nie, bo w sumie mam włączoną grę, ale tak jak pokazałem, klikacie tutaj właściwości, otwiera wam się takie okienko, wchodzicie w beta i tu naciskacie i szukacie właśnie publicznej bety 1.30 i macie już tą najnowszą wersję. No i to tyle. A więc co? Życzę miłego grania i żebyście nie marnowali aż całych dni. Bo wiecie, no w sumie to dużo nie ma, no. Chyba, że za niedługo wyjdzie DLC Italian, to wtedy to można, ze Scanią S po całych Włoszech.
i ze wszystkim. No. A więc to tyle, a więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę, na mój Twitter, na Google+, do wszystkich linków w opisie. No i co? Życzę miłej jazdy w tych dwóch w końcu wyczekiwanych skaniach i no, polecam. A więc no, trzymajcie się, no i cześć.